Pani marszałek, Wysoka Izbo, debatujemy nad udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie czerwiec 2022, czyli w czasie przewodnictwa Francji. Ale żeby dobrze ocenić polski udział, musimy zobaczyć, na jakich hasłach, wartościach opierała się ta prezydencja. Były to trzy: odbudowa po kryzysie gospodarczym, siła jako warunek istnienia i promocji modelu europejskiego i przynależność, poczucia zbiorowości. No i wszystkie te założenia negatywnie zweryfikowała wojna na Ukrainie, pokazała niezdolność Unii Europejskiej do wspólnego działania, pokazała, że solidarność unijna to w dużej mierze mit. Pierwszy temat. Zamiast odbudowy mieliśmy recesję gospodarczą, która jest wynikiem działalności tandemu niemiecko-francuskiego, które uzależniły Europę od węglowodorów z Rosji, które doprowadziły do tego, że rosyjski gaz miał być paliwem przejściowym w unijnej transformacji energetycznej. I dzisiaj gospodarka unijna jest w recesji, między innymi dzięki takiemu działaniu. Polska naturalnie miała zyskać na tej polityce. Mieliśmy mieć pieniądze z funduszu odbudowy. My mówiliśmy fundusz zadłużenia, jako jedyni głosowaliśmy przeciw. Wy wszyscy głosowaliście za, a pieniędzy nie ma, a płacimy za to. Ale nie jest też tak, jak mówi Platforma Obywatelska, że naraz jakby pieniądze z KPO wpłynęły, to bylibyśmy państwem mlekiem i miodem płynącym. No niestety, bogactwo bierze się z pracy i oszczędności. To oklepane hasła, ale nie zarazem niewzruszone prawdy. I nie da się zewnętrznymi środkami dodatkowymi się bogacić. To jest tylko dodatek, ale nigdy nie zastąpi pracy i oszczędności. Drugi temat, siła. Zamiast siły Unia Europejska pokazała słabość. Dwuznaczna postawa niemiecka, Francja, która była znana tego, że wykonała najwięcej rozmów telefonicznych, nie było tam siły. A Polska jaki z tego ma wniosek wyciągnąć? Że nawet w sytuacji kryzysowej, tak jak był w zeszłym roku, jak jest w tym roku, na naszej wschodniej granicy z Białorusią, my wsparcia unijnego nie dostajemy. Mało. Nam nawet się środki zabiera, zamiast pomagać. I musimy sami sobie radzić. Także nie było siły, była słabość. I trzeci temat, zamiast przynależności, poczucia zbiorowości, widzimy coraz większy podział w Unii Europejskiej. Troskę państw członkowskich o swój interes narodowy. Sześć pakietów wprowadzono, ale często wykluczały one sankcje, których nie chciały najsilniejsze państwa, które robiły interesy z rosyjskimi spółkami. I tak omijano dużą część. Ostatni nawet skandal, Francja. Okazuje się, że francuski gigant energetyczny jest zaangażowany w dostarczenie kondensatu gazowego do produkcji paliwa do silników odrzutowych, który wykorzystywany jest prawdopodobnie przez rosyjską armię na Ukrainie. I taki jest właśnie obraz francuskiej prezydencji i Unii Europejskiej. Najlepszym zobrazowaniem by było to zdjęcie zmęczonego francuskiego prezydenta, który stylizował się na prezydenta Ukrainy. Było to takie tragikomiczne. No i taka jest cała nasza Unia, tragikomiczna. Jak byśmy sobie bez niej poradzili? Jeszcze słowo tutaj do posła sprawozdawcy, bo mówił, że taka miła atmosfera była na Komisji Unii Europejskiej. I była, bo wy wszyscy zgadzacie się na podległość Brukseli, a nas jako Konfederacji nie ma, bo my jako jedyni mówimy, że Warszawa nie może być podległa żadnej innej stolicy. I to by skończyło waszą miłą atmosferę. Dziękuję. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.